Dobry wieczór Państwu. Ta sekundka jakby minęła bardzo szybko. Dobry wieczór raz jeszcze. Zaczynamy program Minęła 20. Szczuma nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Bo ja mam w ogóle przegwizdane, wiesz? Nie, po prostu w tym czasie trzeba było pojechać z nami. No tak, pojechać. Czy za rządów Platformy ta wolność była bardziej przestrzegana, na przykład wtedy, kiedy ABW weszło do redakcji Latkowskiego? Przede wszystkim działanie państwa powinno być rozliczane. Powiedział pan, że najwięcej zabierają ludzie, którzy w 89 nic nie robili przed 89. A co pan robił w tym czasie? Przed 89, tak? Ja byłem wtedy w Rosji, proszę pana, na kontrakcie. Dzisiejsza partia rządząca uważa, że rządzenie większościowe i przegłosowywanie większościowe to jest demokracja, to jest bolszewizm. Dokładnie bolszewizm, a nie demokracja. Dla jednych, proszę państwa, wolność to marsz, dla innych Katiusza, dla innych wolność to po prostu wolność. O wolności w dzisiejszym programie Minęła 20 chciałbym porozmawiać z ludźmi, którzy o naszą wolność walczyli i własny kręgosłup i nie tylko nadstawiali. W studiu opozycjoniści, działacze opozycji demokratycznej w czasach PRL-u. Janusz Onyszkiewicz. Przypomnijmy, pobity 1 maja roku 1985 podczas manifestacji. Adam Borowski, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u. Manifestant spacyfikowany 3 maja roku 1982 w Warszawie. Ryszard Majcik, również działacz opozycji w czasach PRL. Spacyfikowany podczas kontrmanifestacji do obchodów 1 maja roku 1983 w Nowej Hucie. W studiu w Bydgoszczy senator Jan Rulewski, obecnie Platforma Obywatelska. Człowiek, który o pobiciach wie bardzo dużo, szczególnie w swoim własnym przykładzie. Pobity w roku 1981 podczas wydarzeń bydgoskich. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór panie senatorze. Dobry wieczór. Panie Januszu, czy rzeczywiście demokracja to bolszewizm? Walczyliście o demokrację, czy walczyliście o bolszewizm? Oczywiście, że walczyliśmy o demokrację, ale walczyliśmy przede wszystkim o demokrację liberalną, a więc o taką demokrację, w której układ państwowy i prawny gwarantuje nam po prostu także i wolność naszą osobistą. Panie Ryszardzie, czy wolność to bolszewizm? Wolność nie, w żadnym wypadku nie może być bolszewizmem, bo bolszewizm to jest niby większość, takie słowo bolszewizm. Ale dla mnie jest to ewenement jakiś w życiu, że jeżeli rządzili, Platforma rządziła z PSL-em, to wtedy bolszewizm przez nich praktykowany. Oni tak się przyznają, prawda? Bo była większość, oni większością przegłosowali w Sejmie. Ale teraz jak ma większość w demokratycznych wyborach wygranych PiS, Prawo i Sprawiedliwość, to teraz to jest bolszewizm, bo większość przegłosowuje ustawy. No przecież to jest normalne w życiu demokratycznym. Większość wybrana decyduje. To nie jest żaden bolszewizm. Bolszewizm to jest to, że się organizuje teraz. Ja bym z tymi ludźmi na przykład w pierwszym szeregu i w takiej manifestacji nigdy nie szedł, ponieważ ja nie mógłbym w jednym szeregu iść z takimi Dukaczewskimi, Mazgułami, Ciempińskimi i Kijowskimi, przepraszam. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie bronią wysokich emerytur ubeckich. Tą manifestację tak samo organizowała TVN, czyli stacja, która jest finansowana przez obcy kapitał, nie polska stacja, taki nie mógłbym brać udziału. A oprócz tego, jak widziałem dzisiaj tych manifestujących, to zobaczyłem czasy komuny. Jak byłem młodym chłopakiem, gdzie ja nie chodziłem na takie manifestacje pierwszomajowe, ale ci ludzie tak robią. Wtedy komuniści zwozili na takie manifestacje ludzi zewsząd i 1 maja, jak i 22 lipca. Panie senatorze, o bolszewizm czy o demokrację pan walczył? Ja walczyłem o wolność i demokrację i to się spełniło poprzez zapisy w Konstytucji, które występują. Prawa człowieka
prawa władzy, obowiązki obywateli, szacunek dla przegranych i mniejszości. I dzisiaj nadal o to walczę, żeby po pierwsze była konstytucja, a po drugie, żeby była stosowana w takiej wersji, jaka została uchwalona przez naród. I na dziś dostrzegam naruszenia fragmentami praw obywatelskich, praw człowieka, a w większym zakresie praw, które sytuują, czy też określają strukturę władz w państwie. I pan Adam Borowski. Panie Adamie, pan rzeczywiście uważa, że prawa człowieka są łamane, o których mówi pan senator? Nie, ja nawet nie wierzę w to, żeby Janek, będę mówił Janek, bo przecież jesteśmy kolegami z tamtych lat. Pozwalam, Janek w ogóle w to wierzył, bo opowiada oczywiście banialuki, głupstwa. Ja tylko przypominam, że organizatorzy tego marszu wzywali, że pomaszerujmy dzisiaj, bo żeby weekendy, długie weekendy były radosne, przyszłe długie weekendy były radosne. Nawet nie potrafili sformułować i zarzutów. Inny zachęcający polityk PO mówił, przez w takim spocie mówi, lubicie ludzi zakręconych, lubicie dobrą energię, to przyjdźcie na Marsz Wolności. W ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Naprawdę, wolność i demokracja mają się doskonale, świetnie. Właśnie z niej korzystają ci ludzie z tej wolności. Chodzą dowolnie, w dowolnym czasie, zawsze, kiedy tylko im się podoba. Głupstwa mogą opowiadać dowolnie, bez żadnych konsekwencji. I nikt nie wyciąga ich ani o 6 rano, jak antykomora, ani nie wchodzi do gazet, do redakcji gazet, jak w przypadku redakcji Wprost. Wolność ma się naprawdę doskonale. Zakłamywanie rzeczywistości, prawda, powtarzanie po 1000 razy kłamstwa, chcą uczynić prawdę. Ja tylko przypomnę, że to jest chęć, tak jak w 2005 i 2007 roku, kiedy rządziła PiS, kiedy rozpętano histerię o to, że PiS nadużywa władzy. I potem, jak rzeczywiście przekonano część społeczeństwa do tego, że tak jest i PiS władzę oddała, powołano komisję, specjalną komisję, która przez 4 lata badała, szukała nadużyć władzy PiS-u. I co się okazało? Na koniec kadencji wyszedł przewodniczący tej komisji, pan Andrzej Trzuma, i powiedział, nie znalazłem nic, żadnych nadużyć. I teraz jest dokładnie to samo. Od pierwszego dnia rządów PiS-u histeria pełna o nadużyciach władzy, prawda, o łamaniu konstytucji i tak dalej, i tak dalej. Można by mnożyć. Powtarzanie jak zaklęcia, jak mantrę, żeby się to ludziom wbiło w głowy. I niestety przestaje to skutkować. Przede wszystkim dlatego, że tak jak w 2005, 2007 media były w jednych rękach tylko, były jednorodne. Wszystkie stacje dzień za dniem opowiadały, pluły na rządzących, prawda, i wymyślały najróżniejsze rzeczy. Teraz media są pluralistyczne. Jedni mają TVN i Polsat, inni mają telewizję publiczną, Republikę. I przynajmniej jak się mi, ja nie mogłem przełączyć, prawda? Ja musiałem słuchać tych bzdur, które w tamtym czasie wygadano. A teraz jak komuś się nie podoba publiczna, to przełączają na TVN. Proszę zobaczyć, jesteśmy w reżimowej telewizji, prawda? W reżimowej. A siedzisz tu ty, siedzi tam Janek, nas jest dwóch. Możemy ze sobą rozmawiać. W TVN tego nie ma. I nie było wtedy. W TVN było jednorodnie, tylko walić w PiS. Taka jest rzeczywistość. Jeszcze jedno, Adam, do pana Jana. Jeszcze do pana Rylewskiego tutaj. Moment. Ryszard Majdzie chwileczkę poczeka. Senator Rylewski przypomniał w formie pytań, czy tych 200 przeszło dziennikarzy wówczas państwowych mediów, dzisiaj już narodowych, czyli o stopień wyżej, mogą czuć się wolni? Czy wolny może się czuć pinior, wobec którego może i słusznie postawiono zarzuty, ale metody, jakie zastosowano, metody aresztu, resekcji społeczeństwa. Panie senatorze, ale muszę panu przerwać na moment. Czy może czuć się człowiek wolnym, który ma prawo konstytucyjne do zasięgania informacji od państwowych organów, takim jest niewątpliwie telewizja publiczna, gdy dzisiaj policjanci w służbie partii
innej niż Platforma dezinformują ludzi o ilości manifestantów. To nie ma wielkiego znaczenia. Panie senatorze, panie senatorze, ale konstytucja ma panie senatorze, prawo, ale proszę się nie gniewać. Zaufania obywateli do państwa. Ale proszę się nie gniewać. Jeżeli mamy rzeczywiście rozmawiać, a nie tylko wygłaszać monologi, to monologi niepoparte na faktach. No to przed chwilą to próbujmy rozmawiać. Oskarżenia wysunął. Nie, myślę, że nie. Nie był to żaden akt oskarżenia i myślę, że nie w tych kategoriach pan do tej wypowiedzi podszedł. Natomiast tak, jeśli chodzi o senatora Piniora, błyskawicznie, to proszę przyznać, kto jako pierwszy rozpoczął procedurę sprawdzającą senatora Piniora? Prawo i Sprawiedliwość czy rząd Platformy Obywatelskiej? No, ale przynajmniej nie aresztowano, nie wysyłano listy łączych za manifestantami przed Sejmem. I Ryszard Majdzi. Ryszard Majdzi. I się społeczeństwa, ja tu jeszcze, ludzi na ja tu jeszcze, pierwszego i drugiego sortu, ja tu jeszcze, zabrania konstytucja. Panie senatorze, ja tu jeszcze wrócę do pana poprzedniej rozmowy, znaczy wypowiedzi, jak pan tłumaczył tutaj, że ta konstytucja, jaka ona jest społeczna, jaka ona była przez to, jak była, że to naród ją wybrał, tą konstytucję uchwalił. To jest nieprawdą, panie senatorze. Ależ oczywiście. Powinniśmy przywrócić konstytucję z 1935 roku kwietniową. Wtedy kończymy z bolszewią, komunizmem, który panował w Polsce. Nie spłacamy żadnych kredytów, które Zachód i inni nam dawali, bo to było przestępstwo. Co robili komuniści, zadłużali kraj? Tak to wyglądało. Panie Rolewski, oprócz tego, jeżeli chodzi o pana Piniora i innych przestępców, takich aferzystów, których dzisiaj była manifestacja, dlaczego powiedziałem, że nie będę brał udziału, która stanęła w obronie właśnie aferzystów, między innymi Władysława Sarafina, Jana Burego z PSL-u. Nikt tego nie rozlicza. I pan myśli, że to jest fajne, żeby nie rozliczać, jak ktoś ukradnie, ktoś jest przestępcą, ma sztabki złota, chwali się, bo złoto mu się podoba i rozkrada majątek narodowy. To panie senatorze, to ma nie iść siedzieć, to ma nie odpowiadać za te złodziejstwa. To jest fajnie? I tak Janusz, nie może być też niedopuszczalne. Panie Januszu, bardzo proszę. Ale tutaj panowie naprawdę dominujecie ten cały czas, podejmując najrozmaitsze inne wątki. Chciałbym się do jednego odnieść, o czym pan mówił. To prawda. PiS wygrał wybory i ma większość, co wcale nie oznacza, że mając większość może robić absolutnie wszystko. Tak nie jest. PiS niestety realizuje zasadę, którą swego czasu szef carskiej policji Beckendorf sformułował, mówiąc, że prawo jest dla poddanych, nie dla władzy. I to jest filozofia PiSu. Większość, ale proszę mi pozwolić jednak powiedzieć coś więcej. Większość istotnie uprawnia PiS do działania w ramach państwa prawa. Otóż to prawo PiS po prostu łamie. I robiąc zamach na państwo prawa, robiąc zamach także ostatnio na sądy... Jakieś konkretne, PiS, panie senatorze. No, jakieś konkretne. Ja przecież w tej chwili mówię o rozmaitych ustawach, które są w tej chwili w Sejmie i które są kontestowane przez zasadnicze wszystkie ośrodki prawnicze w Polsce. To panu powiem. Pan właśnie broni tego, że PiSowi nie wolno jako większość. Właśnie jedyni parlamentarzyści, gdzie mają większość, gdzie uchwalili, odebrali ubekom, bandytom, oprawcom nas, odebrali im wysokie apanaże i dali 500+ dla młodych małżeństw, dla dzieci. Ja myślę, że jeszcze więcej dadzą, bo dadzą na każde dziecko. I zobaczy pan. I to jest ta właśnie większość, że działają dla społeczeństwa. Pan powiedział, że dla narodu. Właśnie ta większość działa dla narodu polskiego i decyzje podejmuje dla dobra narodu polskiego i chce zlikwidować przestępstwa na narodzie polskim. Janusz Oleszkiewicz, kończy myśl. Do jakiego stopnia działa dla narodu polskiego, to się okaże. Dziękuję bardzo. Garsteczka ubeków i ich poprzeczników. To ja dziękuję bardzo, że mnie pan do tej kategorii zaliczył, bo ja tam byłem dzisiaj. Tak, bo pan służył, pan służył po transformacji w 1989 roku. Pan został wiceministrem obrony narodowej. I pan komu służył? Komu pan podlegał? Florianowi Sawickiemu, który podlegałem stanu wojennego, współtwórcą, proszę pana. Podlegałem premierowi Mazowieckiemu, a niech pan nie opowiada głos. Też, który pisał i opisywał księdza Kaczmarka, różne procesy. Ale chwileczkę, tak jest. Przejdźmy jednak do zasadniczej kwestii. Czy jeśli się ma większość w Sejmie, to można zrobić wszystko łamiąc prawo i konstytucję? Nie można. I nie łamią ani konstytucji, która nie jest polska, ani prawa. Proszę państwa, to wolne miejsce czekało na Krzysztofa Wyszkowskiego. Dobry wieczór, bardzo wieczór. Od razu przedstawię założyciel Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, współzałożyciel Solidarności. Dobry wieczór, czekaliśmy na pana i bardzo jestem zadowolony, że czekaliśmy. Przepraszam, że rzucił się ulewa.
Od razu pytam wprost, bo mówiliśmy o tym tutaj, czy rzeczywiście pan jako działacz Solidarności, działacz wolnych związków zawodowych, osoba, która od tamtego ustroju dostała po krzyżu i nie tylko po krzyżu i która za tamten ustrój przez wiele, wiele lat musiała się tłumaczyć i udowadniać mimo wszelkich górek, pagórków, jak było i jak jest naprawdę, dziś może powiedzieć, tak jak chociażby pani poseł Mucha z Platformy Obywatelskiej, że to, co w tej chwili się dzieje, to nie jest demokracja, to jest bolszewizm. Przepraszam za panią Muchę, bo no, pani Mucha jak osa widzę tutaj. Chciałem się jeszcze pochwalić, że byłem, przyjaźniłem się z żoną tutaj pana posłem. Pan był posłem, senatorem bodajże. Nie, kiedyś jeszcze w dawnych czasach z wnuczką marszałka Piłsudskiego, którego dzieło doprowadziło mnie do założenia wolnych związków zawodowych. Ale co do tych bredni o tym bolszewizmie w Polsce obecnie i tak dalej, no to rzeczywiście to jakieś szalone lewactwo, no choroba, no dziwactwo, które, nie wiem, jakieś zupełnie niedojrzali ludzie mogą pleść takie rzeczy. No albo rzeczywiście bardzo młodzi i napchani jakąś lewacką propagandą. Panie senatorze, czy pan uważa, bo tak, zaczął pan mówić o policji, to od razu też prostujmy, a może nawet nie tyle prostujmy, ile wyjaśniajmy. Urząd Stołeczny podał, że manifestantów było około 90 tysięcy, policja podała, że około 12 tysięcy, wiadomości telewizyjne przeliczyły i wyszło 15,5 tysiąca. Czyli pan... blisko są policji, blisko policji. Zaś u mnie matematyka mówi, że na placu o wielkości 1 hektara, taki jest plac Konstytucji, to jest 10 tysięcy metrów, na metrze stoi 6 osób, czyli łatwy rachunek, to nie jest platformerski. Co najmniej było 60 tysięcy, bo nie widziałem, ilu ludzi jeszcze jest poza. Panie senatorze, to niejako, że tak powiem, analiza bardzo celna. Matematyki się nie nauczyła. Kolega redakcyjny nauczyła wierności partii. Kolega redakcyjny zrobił, panie senatorze, właśnie taki przelicznik z tymi kwadratami. Proszę spojrzeć, jak to wygląda. Ma pan zestawienie, no nie, chociażby Częstochowy i Placu Bankowego. Tam 100 tysięcy i tutaj prawie też 100 tysięcy. Tak to wygląda, jeśli chodzi o kwadraciki, te czerwone. No, różnica polega na tym, że pan senator liczył metry zajęte, a nie policzył większości metrów pustych. Tam, gdzie nikogo nie było. Panie senatorze. Ale przecież to nie jest istotne. Ale istotne jest, że policja kłamie. A czy w czasach komunizmu tego, w którym pan był działaczem opozycyjnym, policja mówiła prawdę, przepraszam, milicja obywatelska? Nie, właśnie dokładnie mówiła to, co dzisiaj, że na przykład... Czyli pan szuka analogii milicji obywatelskiej do policji? Co było prawdą? Pracowników szpitali, komunikacji, ale oni protestowali, solidaryzowali się. I w ten sposób również dzisiaj pewno policja nie zalicza tych wszystkich, o których między innymi info podało, że on nie wiedział, dlaczego on przyszedł na ten plac. Panie senatorze, czyli co, sugeruje pan, że manipulujemy wypowiedziami uczestników tego marszu? Nie, ale... Ja spotkałem uczestnika, bo byłem. Przechodziłem tamtędy. Taka pana Bartłomieja tu z Warszawy. No to był pan uczestnik. I miał piękny transparent zrobiony, zdjęcie, na którym była pani, która w 2006 roku, 11 lat temu, na błękitnym marszu niosła takie zdjęcie Lecha świętej pamięci, który zginął w zamachu Kaczyńskiego, naszego prezydenta, niosła i szubienica, że go powiesiła. Tacy jesteście. Adam Ross. I mówicie, że no teraz policja kłamie, ale za was policja mówi prawdę. To jest bolszewia. Ale... Jeśli jeden człowiek coś złego zrobi, to oczywiście skreślamy całą klasę. Tak jak Stalin wobec zjazdu komunistów, ale... jeśli jeden nie wstał ze krzesła, to rozstrzelał wszystkich pozostałych. Panie Adam Borowski. Sekundę. Panie senatorze, ale że Romet pana skreślił, to też bolszewicy? Natomiast wróćmy może do... Nie, bolszewicy, i nie skreślam tych ludzi. Jestem gotowy na rozmowy. Bolszewików. To ja jeszcze tylko dopytam o jedną rzecz, bo pan senator się pozwolił o bardzo odważną tezę. Porównał milicję obywatelską obecnie do policji. I to jest teza, moim zdaniem, bardzo na wyrost. Pamięta pan, kto pana bił i jaką karę poniósł? Tak, ja porównałem, że niektóre
metody stosuje. Między innymi policja moim zdaniem nie powinna być elementem walki politycznej, a tym bardziej powinna się wstrzymywać od oceny ilości uczestników. Od tego są mądrzejsze i inne. Ale Adam Borowski, za pana rządu, Adam Borowski, podawała policja też ilość uczestników manifestacji. Może przyjdziemy adrem. Po pierwsze, takie porównanie to godzi w tych, którzy od tamtej milicji dostawali pały. Naprawdę, to jest po prostu niebywałe. Demonstrujecie ile chcecie, prawda? W każdej chwili rzucacie się pod samochody rządowe i policja reaguje naprawdę w białych rękawiczkach. Ja tylko przypomnę, Janku, byłeś wtedy w Sejmie, raczej w Senacie, i w Katowicach strzelali z broni gładkolufowej do górników. Prawda? Natomiast tu się nie było ani jednego takiego wydarzenia. Przypomnę tylko tego policjanta ubranego w cywilne ciuchy, który kopał manifestanta 11 listopada. Mało tego, skłamał przed sądem, mówiąc, że został napadnięty i w pierwszej wersji ten manifestant został skazany na 2 miesiące aresztu. Dopiero jak ktoś puścił filmik, że to on jest ofiarą agresji tego policjanta, to jego policjanta zawieszono, a chłopaka zwolniono odpowiedzialności. Takie były za waszych rządów praktyki. Teraz jest tak, że odbyły się 2 marsze niepodległości. Spokój, cisza, porządek, żadnych burt i tak dalej. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Bo to bez przerwy dzisiaj to, też to nie było. Są hasełka. Dziś był zaczekaj, spokój, Janku, długo mówiłeś, radość Janku, i pokój. Były takie hasełka pod tytułem łamanie prawa, nie wolno wszystkiego PiS-owi. Nie wolno, to prawda. Ale ustawy wolno je ustanawiać. Ja tylko przypomnę, że wtedy, kiedy współpracowaliście z AWS-em, bo wtedy, Januszu, byłeś w Unii Wolności. I kiedy wprowadzono ustawę, która miała doprowadzić do oczyszczenia wymiaru sprawiedliwości od ludzi, którzy wymiarowi sprawiedliwości się sprzeniewierzyli. I uchwalono czasową ustawę, która obowiązywała przez 2 lata, to został zwolniony z wymiaru sprawiedliwości tylko jeden sędzia. A teraz daje się społeczeństwu, mi, również tobie i również Jankowi, policzek, bardzo ciężki policzek, kiedy się nagradza sędziego Godynia, prawda, Godynia, najwyższym odznaczeniem resortowym za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości. A ten sędzia Godyń był agentem, tajnym współpracownikiem i ma na swoim koncie kilkanaście wyroków, w tym jednego chłopaka na 1,5 roku za 30 ulotek. To jest policzek w tej chwili dany przez wymiar sprawiedliwości całemu społeczeństwu, również tobie i również Jankowi. A wy ich bronicie. Zgoda. Janusz Onyszkiewicz. Panie senatorze, Janusz Onyszkiewicz. Można przyjąć tę argumentację. Ja części przepraszam, wypowiada się Janusz Onyszkiewicz, panie senatorze. Uzyskaliście tytuł, mandat na dobrą zmianę. A wy dewastujecie państwo i to nie są moje pan słowa. Janusz Onyszkiewicz. Nie wracacie do złych praktyk. Przede wszystkim przypomnieć wam, że wiceministrem sprawiedliwości w czasie rządów PiS-u poprzednich był pan sędzia Kryże, który skazywał między innymi takich ludzi jak Komorowski za demonstrację, składanie wieńca pod grobem nieznanego żołnierza. W związku z tym bądźmy też, miejmy świadomość w ogóle, jak to w ogóle wszystko wygląda. Natomiast ja wracam tutaj do kwestii następującej. I to jest kwestia fundamentalna, mianowicie tak. PiS ma prawo uchwalać rozmaite ustawy, ale ustawy oczywiście mogą iść w kierunku w ogóle powiększania naszej wolności, ewentualnie mogą iść w kierunku jakby stwarzania zagrożeń dla naszej wolności i tego rodzaju działanie PiS podejmuje. Proszę państwa, senator Jan Rulewski zrównał milicję obywatelską z obecną policją. Mówił również, że za czasów rządów Platformy Obywatelskiej była radość i pokój, cytuję dosłownie. To krótkie resume, rzeczywiście jak ta radość i pokój podczas marszów wolności nie tylko wyglądała.
senatorze, i pan zrównuje rzeczywiście milicję obywatelską z policją? Powtarzam, w niektórych zachowaniach, ale jako człowiek, którego pan wyróżnił, i dziękuję panu redaktorowi za to, że był zawsze wrażliwy na pewne sprawy, ja chciałbym na te sprawy uwrażliwić nie tylko mnie, nie tylko bliskich, bo oni to znają, ale również tych, którzy być może nie dostrzegają, bo też prawdą jest, a proszę nie traktować, że porównujemy te czasy do tamtych, że 95% ludzi w komunie nie było dotkniętych represjami. Byli skazani niejako... Cały naród był dotknięty. Co pan plecie? Krzysztof Wyszkowski. Krzysztof Wyszkowski. Ten człowiek naprawdę zaprzecza swojej własnej przeszłości. Kim on był w okresie Solidarności? Czy był stan wojenny wprowadzony? Czy ludzie ginęli, czy nie ginęli? Co za brednie? Jakie 95%? Może był rzeczywiście wśród tych 5%, których represje tylko do... Tak jak pan poseł Nieszkiewicz, który w jednej partii razem z sowieckimi pachołkami, który odnawia Polskę do spółki z byłymi komunistami. No to może ta metoda właśnie, metoda spoufalenia, sprzymierzenia się z ludźmi, którzy zniewalali Polaków... Janusz Onyszkiewicz. Przepraszam bardzo, ale chciałbym wyjaśnić. Ja jestem członkiem partii, która się dzisiaj nazywa Unią Europejskich Demokratów, a dawniej się nazywała Unią Wolności. Nie wiem, jakich pachołków tutaj miał pan na myśli. Ryszard Majcz. O demokratach myślę. Przecież kto tam jest wśród pańskich przyjaciół? Zrobię taką alegorię, co pan Rulewski tej głupoty opowiada, który niby walczył o wolność, a widać, że walczył o wolność tylko dla swoich kolesiów, aż faszystów i złodziei polskiego majątku narodowego. Ja nie należę do żadnej grupy. Panie Rulewski, jeszcze jedno. Panie Rulewski, pan porównuje, że teraz jest milicja, a za waszych rządów była policja. Tylko za waszych rządów, to raczej bym powiedział, że wtedy zachowała się policja jak milicja na wasze przykazy. Wtargnęli i zamykali dziennikarzy. Wtargnęli do redakcji Wprost. Zamki dziennikarza Sulińskiego, który wszystkie rozprawy wygrał. Także się zachowali. To wtedy była policja, tak? A teraz jak was nie biją, nie zamykają, to już jest milicja. Pięknie, bardzo panu gratuluję. Krzysztof Wyszkowski. Żeby już daleko nie szukać, no to z własnego doświadczenia powiem. Urząd Ochrony Państwa prowadził przeciwko mnie śledztwa, jako dziennikarzowi. Policja represjonowała mnie, zatrzymywała. Całe śledztwo nie było prowadzone przez prokuraturę, tylko przez służby specjalne. Pana doktora Cęckiewicza, który opublikował książkę naukową, Urząd ABW prześladowało latami. Prokuratura prowadziła śledztwa. Grożono więzieniem za rzekome ujawnienie tajemnicy państwowej. A tą tajemnicą było to, że Lech Wałęsa był szpiclem komunistycznym. No proszę, to jest... I Donald Tusk groził IPN-owi, groził uczelniom polskim, że kto powie prawdę o Lechu Wałęsie, ten poniesie konsekwencje. Rząd będzie go represjonował. No to była wolność w wydaniu właśnie... Panie Adamie, powiem szczerze, że nie spodziewałem się takiego porównania milicji obywatelskiej do policji. Powiem szczerze, że nie wierzę w to, co usłyszałem, ale być może rzeczywiście się przesłyszałem albo zbyt źle do tego podchodzę, czy źle interpretuję. Ale nie sposób od razu zestawić tego. Panie senatorze, moment. Zwracam się do Adama Borowskiego. Panie Adamie, to być może jednak pułkownik Mazgła ma rację, że ten stan wojenny, w którym niby uczestniczyliście, bo w tej chwili ja już mam wątpliwości, już nie wiem, co rzeczywiście jest prawdą, a co jest kłamstwem. Że ten niby stan wojenny, który odbił się na waszym zdrowiu i życiu, niby... Nie chcę pójść za daleko. To wszystko, co się wydarzyło niby, było i tak jednak bardzo kulturalnym wydarzeniem. Ja rzeczywiście jestem, jak słucham takich wypowiedzi, swoich kolegów. Przecież nie mogę uwierzyć, to po prostu w ogóle w to nie mogę uwierzyć. Tym bardziej, że Janek należał w 1988 roku do tak zwanej grupy roboczej, która została przez, która chciała powrotu tej Solidarności, prawda, która tworzona była w sposób demokratyczny, oddolnie. Wałęsie się to nie podobało i Wałęsa niszczył Janka Rulewskiego, prawda, bo wiedział, że... A teraz Janek razem z Rulewskim, razem z Mazgułą, razem z Dukaczewskim, bo nawet jeśli teraz będzie się wypierał, mówił, że nie skąd, to jednak razem maszerują. Biorą udział w jednym obozie, to nie ulega wątpliwości, w jednym obozie, który nie chce III Rzeczpospolitej naprawić. Przepraszam, proszę mi powiedzieć jeszcze jedną rzecz, dopowiedzieć. Nie stworzyliśmy, Janku, nie stworzyliście, ja nie brałem w tym udziału, niestety,
To też jest moja wina, że się odsunąłem, ale nie stworzyliśmy sprawiedliwej III Rzeczpospolitej. Zrobiliśmy mnóstwo krzywd, rozgrabili, pozwolili, nie oceniliśmy komunistów, nie pozwoliliśmy im uwłaszczyć się na majątku narodowym. Dochowaliście umów Okrągłego Stołu i Jaruzelski był chowany z honorami. My musimy naprawić Rzeczpospolitą, utworzyć troszkę sprawiedliwości dla tych, którzy ponosili ofiary, prawda? A ocenić tych, którzy prześladowali ludzi. Zgoda, kolego Borowski. My mamy więcej tych tematów zgodnych. Porównanie było o panu Wałęsie. Ryszard Majdzik, panie senatorze, muszę ten czas w miarę sprawiedliwie dzielić. Ryszard Majdzik. Była mowa tu o panu Wałęsie, Bolkownia, agent sowiecki, nie tylko tutaj esbecki, agent, który mówił, że puści złodziei i agentów w skarpetkach. A co zrobił? Jak objął władzę prezydencką? Wypuścił. Sprzymierzył się. Wypuścił, ale Hochsztaplera, Słowika i gangstera wypuścił. To jest ten cały Bolek Wałęsa. Wy i pan jest jemu podobny. Bronicie tych układów, tych złodziejskich, ale naród wam tego nie zapomni. Naród nie wy nas wyciągnie. To naród was rozliczy. Tak dzisiaj ta manifestacja pokazała, jacy jesteście silni. Mówiliście, że kto zostanie w domu, to ten nie jest za platformą. I patrzcie się, ile was było. 38 milionów zostało w domu, a was była garstka 20, może 15 tysięcy. Dobrze, tak, senator Rulewski, jeden przykład. IPN wskazał na Lecha Wałęsy. Instytucja państwowa wskazała, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem. A z drugiej strony, ambasador Lubiński, proszę mi nie przerywać, kolego, nie przerywać, bo użyję dyscypliny związkowej. Co prawda jestem tylko członkiem. Pana, proszę pana. Ale ta dyscyplina to w godności się mieści. Natomiast ambasador Lubiński przyznał się, że nawet był tajnym współpracownikiem. Co robi IPN? Co robi rząd? Bada tą sprawę. Tam już wyrok zapadł, a tu dopiero badamy, a ambasador w państwie demokratycznym reprezentuje tą wolną Polskę, którą ty, kolego Majdzik i Borowski wywalczyliście, również dla Niemców. I Krzysztof Wyszkowski. Sikorski zatrudniał 130 paru tajnych współpracowników. Właśnie. Proszę pana, a co robił Krzysztof Wyszkowski? O nowe IPN pod rządami nowego parlamentu, znaczy w sytuacji, w której obsadzony został po wyborach, w które wygrał Prawo i Sprawiedliwość, odtajnia całość dokumentacji esbeckiej, ujawnia całość zasobu zastrzeżonego, zasobu, który właśnie środowisko Tuska, środowisko pana Onyszkiewicza właśnie utajniało. Tam byli ludzie najgroźniejsi. No, za parę dni zobaczymy te nazwiska i przekonamy się, co to znaczy ten jeden czy drugi podejrzany o agenturę w stosunku do tych, których wy, wasza formacja ukrywaliście przed opinią publiczną, dlatego, żeby z nimi razem współrządzić, razem z nimi dzielić Polskę, rozdrapywać Polskę, rujnować demokrację polską. Janusz Onyszkiewicz, proszę o głos. Chcę powiedzieć, że w ogóle ja z wielkim jakby takim kłopotem uczestniczę w tej dyskusji, która jest pełna najrozmaitszych inwektyw, także skierowanych w gruncie rzeczy do mnie i także i do Janka Rulewskiego. Myślałem, że przychodzę, to jest prawda. Ja już nie chcę tutaj przypominać, co ksiądz Tischner mówił o prawdzie. Jakiego rodzaju prawdy wy tutaj w tej chwili przedstawiacie. Panie ministrze, to ja zrobię coś, żeby pan takiego odczucia nie miał. Spróbuję was wszystkich pogodzić. Ale to, jest coś, co dziś zostało wykorzystane podczas Marszu Wolności. To symbol z roku 89, dokładnie plakat z 4 czerwca 89 roku. No więc to nie jest dokładnie plakat, bo nie ma tam ani Gary Coopera, ani w ogóle jest ogólna taka nie koncepcja. Ale ja bym chciał tutaj powiedzieć, wrócić jeszcze do jednego wątku, mianowicie do kwestii w ogóle zachowania się policji w sytuacji rozmaitych demonstracji. Prawdą jest, że te marsze w ogóle niepodległości, ostatnie dwa, były spokojne, ale poprzednie nie były i nikt z
z PiS-u, tak bym nie potępił tych ekscesów, które miały miejsce i tych haseł, które były wznoszone. Ale to zostało, panie ministrze, wyjaśnione na taśmach prawdy. Ale podległości, lewactwo, tacy jak od pana, tak, atakowali, to wyście byli prowokatorzami, to wyście robili burdy, a nie ci ludzie, co nie po niepodległość i walczą. Ale to jest nieprawda, panie pośle, przed chwilą było widać prowokatora policyjnego, który atakował spokojnie idącego człowieka. Marsze niepodległości mają pewien charakter, może wtedy, w tamtej epoce, buntowniczy, opozycyjny, ale na tych ludzi nasyłano masę prowokatorów, tajnych funkcjonariuszy, którzy właśnie robili te burdy. Więc oskarżanie dzisiaj... Adam Borowski, i zastanawiam się nad jedną rzeczą, i to mogłaby być puenta też naszego spotkania. Czy jest jeszcze taka szansa, taka możliwość, żebyście kiedyś wszyscy razem pod tym sztandarem działalności opozycyjnej mogli wyjść razem na ulicę? Ja nie sądzę. Ja nie widzę takiej możliwości, bo w momencie, kiedy moi koledzy bronią trzeciej RP jak niepodległości, prawda? Że trzecia RP to była ta droga jedyna z możliwych i ta, która miała nas doprowadzić do szczęśliwości. Niestety tak się nie stało. Można by tu nie jeden program, moglibyśmy konkretnie punktować, gdzie ta trzecia RP zbłądziła, gdzie była zła, gdzie popełniała, w imię trzeciej RP popełniano przestępstwa i nawet zbrodnie. Ja tylko chciałbym zapytać, bo rzuciłeś tutaj, Januszu, bardzo ciężko. Powiedz mi, czy... Wymień mi chociaż jedno zdanie, jedno słowo, które wypowiedziałem tutaj w tej audycji, które było nieprawdziwe. Jedno. Strasznie dużo. To zajęłoby nam do rana. Wszystkie oskarżenia fundamentalne... Niecałe 40 minut. Proszę państwa, to był program Minęła 20. Panie redaktorze, ja pozytywnie na pańskie pytanie odpowiadam, jednakże pod warunkiem, że telewizja przestanie jąć i dzielić... Jesteście drani i kawał drani. Polska. Bardzo państwu dziękuję. To był program Minęła 20. Dziękuję gościom studiu. Gotów jestem pójść razem z panem Onuszkiewiczem i z panem Rulewskim. Jeżeli wyrzekną się swoich sojuszników komunistów, ludzi, którzy zniewalali Polskę przez 45 lat. Oni niestety wybrali tamtych. Przede wszystkim dziękuję państwu przed telewizorami. Spokojnej nocy i do zobaczenia.